Rafał Karcz, trener reprezentacji polskiej juniorów kickboxingu. Obecnie przygotowujemy się do najważniejszego startu, do Mistrzostw Świata w kickboxingu kadetów i juniorów. Polskę między innymi reprezentować będą dwie zawodniczki z gminy Luzino, Paulina Stenka i Zuzanna Kalbarczyk. W Mistrzostwach Świata we Włoszech weźmie udział kilka tysięcy zawodników z 5 kontynentów. Zuzanna Kalbarczyk, od 10 lat trenuję kickboxing. Moim najwyższym zdobyciem to jest brązowy medal na Mistrzostwach Świata. Później zdobyłam podwójny brązowy medal na Mistrzostwach Europy i teraz tylko Mistrzostwa Polski. Powiedz, czy któryś z tych zawodów, które wymieniłaś, tych spotkań był najtrudniejszy? Wszystkie zawody są bardzo trudne, bo tam jest bardzo wysoki poziom i staramy się jak najlepiej przygotować do tych zawodów. Czyli jak się przygotowujesz do takich zawodów? Do zawodów przygotowujemy się m.in. na treningach, ale także zgrupowaniach i obozach z kickboxingu. Nazywam się Paulina Stenka, trenuję kickboxing od 7 lat. Moje największe osiągnięcie to jest trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy i także tegoroczne Puchary Świata w Austrii i na Węgrzech. Mamy specjalne treningi, w czasie szkolnym mamy 3 razy w tygodniu, a w czasie wakacji to mieliśmy obóz nasz szkoleniowy, klubowy oraz obóz z kadry narodowej. Dziewczyny przygotowywały się przez cały rok do Mistrzostw Świata. Teraz już zostały przede wszystkim treningi szybkości, treningi taktyki, walce sportowej. Wytrzymałościówek już raczej odstawiamy już, że tak powiem, treningi wytrzymałościowe i siłowe. Koszty właśnie tych treningów szybkościowych i taktycznych. Ja też w domu prywatnie oglądam filmy z ewentualnymi przeciwniczkami Zuzi i Pauliny, bo to wiem, że z doświadczenia na zawodach na pewno się też przydaje, szczególnie w tak dużej randze zawodów. Na treningach różnie trenujemy, bo czasami mamy same sparingi, gdzie walczymy z osobami z klubu, a czasami mamy technikę, gdzie sobie tarczujemy. Mamy też ogólnorozwój, wtedy mamy taki troszeczkę luźniejszy trening i możemy się tam porozciągać. Czasami też idziemy biegać na ścieżkę zdrowia, to naprawdę różne ćwiczenia mamy. Czy takie treningi są ciężkie? Jak one wyglądają? Na pewno są intensywniejsze niż normalnie w klubie. Jednakże no, nie są aż zbyt, czyli chodzi o to, żebyśmy się też nie przemęczali przed tymi zawodami i też nie jechali na całą siłę, żeby potem mieć siłę, żeby walczyć na zawodach. Wyjeżdżamy już za chwilę, 15 września wyjeżdżamy na Mistrzostwa Świata. Najpierw dojeżdżamy do Warszawy we własnym zakresie. Stamtąd już jedziemy autokarem z Polskim Związkiem Kickboxingu do Włoch. Mamy 2 dni, zdaje się, na aklimatyzację. Pierwsze dni Mistrzostw Świata to są już szkolenia sędziowskie, szkolenia trenerskie i później dopiero się zaczynają walki eliminacyjne. No, dziewczyny będą miały bardzo dużo pracy, gdyż zostały zakwalifikowane do 3 form walki. Zdobyły kwalifikacje zarówno w pointfightingu, w kicklajcie i w light kontakcie. Tak więc mamy 3 potrójne szanse, każda z dziewczyn ma jakby potrójną szansę na medal. I to powoduje, że
praktycznie, jak wszystko dobrze pójdzie po myśli, to dziewczyny nawet mogą toczyć po 10 walk w czasie tego turnieju, więc to jest ogrom pracy. Na pewno wypoczynek będzie najważniejszy we Włoszech. Dobrze, że mamy te dwa dni aklimatyzacji, potem wypoczynek, pełna koncentracja i startujemy. No w sumie to jest moja pasja i cały czas albo treningi, tutaj zawody. No i w sumie przyzwyczaiłam się już do tego. A co kickboxing daje tobie, czy też innym zawodnikom? Na pewno pewność siebie. Wytrwałość i zawziętość to naprawdę są chyba najważniejsze rzeczy w tym sporcie. Żeby trenować kickboxing, to chyba nie jest jednak prosta sprawa, bo to trzeba być bardzo dobrze fizycznie przygotowanym, prawda? Tak, to się zgadza, ale także no, kickboxing jest dla każdego, tak uważam. Kickboxing może trenować każdy, jednakże też, żeby jakieś tam cele osiągnąć, to trzeba po prostu dużo pracy w to włożyć. Życia bez kickboxingu sobie nie wyobrażam, ponieważ to jest moje życie i naprawdę nie wiem, co bym robiła, gdybym nie trenowała tego. Trenera jest chyba bardzo ciężka, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o takie przygotowanie oczywiście fizyczne, ale to również chyba przed tak dużą rangą przygotowanie psychiczne dziewczyn, prawda? Tak, no z tego co wiem, to dziewczyny się dobrze czują psychicznie, bo spędziliśmy razem wiele czasu. Cały sezon trenowaliśmy. Potem był obóz kickboxingu dla młodzieży. Tam stricte przygotowywaliśmy się pod Mistrzostwa Świata i tam spędziłem tydzień z Zuzią i tydzień z Pauliną, także no, znam te dziewczyny, znamy się już bardzo długo. Zuzia trenuje od 6 roku życia, czyli w sumie już 10 lat. Paulina też niewiele krócej, więc znamy się dobrze. Myślę, że dziewczyny są dobrze przygotowane psychicznie. Jeszcze były po drodze potem jeszcze zgrupowania kadry narodowej w Cetniewie i w Węgrowie. Więc przygotowane są i dobrze fizycznie, dobrze szybkościowo, taktycznie, psychicznie widzę, że też, także wszystko zmierza ku dobremu. A trener chyba też bardziej to przeżywa raczej niż zawodnicy, prawda? No tak, ja też przeżywam na swój sposób start tych zawodników. Zuza już startowała na Mistrzostwach Świata 2 lata temu, bo Mistrzostwa Świata się odbywają co dwa lata. Zuzia startowała w Irlandii na Mistrzostwach Świata, wtedy ja niestety nie mogłem być Zuzią. Wtedy wywalczyła właśnie Zuza brązowy medal na Mistrzostwach Świata. Rok temu startowaliśmy na Mistrzostwach Europy. Już była Paulina, już była Zuzia też na Mistrzostwach Europy. Przywiozły po 2 brązowe medale. Już wtedy mogłem te dziewczyny wspierać i powiedziałem sobie, że jak będą turnieje międzynarodowe takiej rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, to mnie nie może zabraknąć. I całe szczęście, że Polski Związek powołał mnie na trenera kadry, to z urzędu po prostu jestem z dziewczynami na tych zawodach. Rafał Karcz jest chyba jednym z najlepszych trenerów, jakich mogą spotkać, bo naprawdę zna się na rzeczy, wie dużo, bardzo dużo o tym sporcie i to chyba jest najlepszy trener w całej Polsce, że tak powiem. Na pewno jest bardzo wymagającym trenerem, wie, że dobrze nas przygotowuje i po prostu trzeba mu zaufać. No ja wierzę, że akurat nas dobrze przygotował do tych mistrzostw i dobrze nam pójdzie. Wyjazd na Mistrzostwa Świata dziewczyn nie doszedłby do skutku, gdyby nie wsparcie naszych sponsorów, za co im bardzo dziękuję, i gminy Luzino, która dofinansowała również start naszych dziewczyn. Oczywiście Polski Związek Kickboxingu również dołożył wsparcie, cegiełkę do wyjazdu naszych dziewczyn. Także bardzo za to dziękuję.
właśnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o takie zawody? Czy to nie jest tak, że jeżeli zdobywa się już te najwyższe trofea, to jest potem łatwiej, czy to jest trudniej? Znaczy się, zawsze jest ten stres przed zawodami i przed walką, ale nie, wydaje mi się, że raczej no, tam z biegiem czasu to wiadomo, że łatwiej się do tego podchodzi w ogóle, ale tak to wydaje mi się, że to ciągle jest tak samo. A masz jakiś swój sposób na stres, na tremę? Ja na przykład rozmawiam dużo z mamą przez telefon, czasami piszę ze znajomymi, po prostu próbuję zająć czymś ten stres, a nie myśleć ciągle o tym, co będzie na walce i w ogóle. Tremę przed zawodami mam zawsze, nieważne czy to są jakieś małe zawody, czy duże, trema i tak jest, bo nigdy nie wiadomo na kogo się trafi i czy się wygra, czy przegra.